Siemka.pl, cześć wam wszystkim. Pamiętacie, niedawno się ukazał taki właśnie film na moim kanale o tych wszystkich tutaj, o tym czołgu dokładnie jednym VK4502 AUSB, o pancerzu i tak dalej. I tutaj kolega TV Dawid napisał, że chciałby jeszcze zobaczyć, może tak podał przykładowo, na przykład, że z lekkich czołgów chciałby zobaczyć AMX-a 12T, T-37, RU-251 i LTTB, a z medów T-44, A-43, Indian Panzer i T-69. I tak może po kolei właśnie nagram filmiki takie króciutkie z każdym z tych czołgów poszczególnych i może zaczniemy właśnie od tego AMX-a 12T. Tutaj go mamy. Cóż można powiedzieć o tym czołgu? No to jest czołg... Powiem tak, no, to jest przejściówka między tym czołgiem AMX 1375, bo no, nie powala tutaj, kurczę, ten czołg jakąś tam konkretną, nie wiem, pancerzem czy czymś. Zobaczcie sobie, to jest szóstotierowy czołg i tutaj no, przód ma na przykład w zależności, gdzie się najedzie, od 51 mm do 70, tutaj 61 mm, wieże ma 50 kilka milimetrów, gąski 50 mm, boki po 20 mm, tył to w ogóle już jest porażka, bo ma 15 mm, tył wieży 20 mm. I teraz tak, no, to jest czołg szóstego tieru i prawda, i teraz jeśli przejdziemy sobie tutaj na te statystyki, zobaczcie, matchmaking tego czołgu to jest taki, że losuje go praktycznie od siódemek do dziesiątek na maksa, co nie? I po prostu tylko, że znowu jest tak, że lepiej się tym czołgiem AMX-12T gra, jeśli na przykład wylosuje na siódemki, ósemki, bo wiadomo, dziewiątki, dziesiątki to już może być mniej większy problem, ale na pewno z ciężkimi czołgami ten AMX-12T bardzo dobrze sobie radzi. Bo tutaj jak widzimy, jego prędkość to jest 60 na godzinę. I tutaj co my tutaj, i tu widzimy tak, penetracja 144, uszkodzenia 135, 6 pocisków jest w magazynku, ilość w sumie 30. I teraz jeszcze tak, czas przeładowania 19,58. To można oczywiście poprawić jeszcze modułami różnymi. I teraz widzicie, 6 pocisków w magazynku razy 135 uszkodzeń to wychodzi 800. No jeśli nas wylosuje na takiego jakiegoś, nie wiem, w połowie żywego, ciężkiego tanka, no to w tym momencie on nie ma z nami szans, bo przy naszej prędkości, zwrotności tego AMX-a 12T no nie ma możliwości, żeby właśnie sobie poradził ciężki czołg z tym AMX-em. Gorzej znowu jest, jeśli AMX trafia na tiery takie równe sobie na przykład, bo to są, wiadomo, to są też już te czołgi szybsze, szybko się obracają i po prostu mogą zrobić kuku AMX-owi 12T. W przeciwieństwie właśnie do wyższych tierów ciężkich. No jest AMX 12T, jeśli nie zostanie zgąskowany, przecież to jest bezkarny wobec jakiegoś tam ciężkiego, nie wiem, 7 czy 8 tieru. Co tu jeszcze można ciekawego o nim powiedzieć? W AMX, jak widzimy, to walimy gdzie popadnie, wszędzie wchodzi. A z reguły jak przeciwnik gra AMX-em, to raczej będzie zawsze słabszy od nas, bo wiadomo, że jakie AMX ma losowania. Od siódemek do dziesiątek. I no co, także tak to wygląda. A jak grać tym AMX-em? No to trzeba po prostu, no tak, każdym, kurczę, francuskim magazynkiem. Gdzieś tam jako wsparcie z drugiej linii, gdzieś z ukrycia. No wiadomo, bo czas przeładowania całego magazynku wynosi 20 sekund, także no jest to trochę na pewno i w ciągu 20 sekund to mogą z nas miazgę zrobić, jeśli się wystrzelamy. Aha, co tu jeszcze ciekawego można powiedzieć? Celność 0,34 na 100 metrów i czas celowania 2,4. No czas jest długi dosyć. Także
Także dobrze tym czołgiem właśnie jest gdzieś nie snajpić nigdzie, tylko po prostu podjechać, wywalić cały magazynek przeciwnika i uciekać gdzieś się schować, przeczeka się 20 następnych sekund na przeładowanie. Lorneta polowa nadaje się do niego, bo można spotować 95 metrów dochodzi widoczności. Siatka maskująca to też na pewno by się przydało w takim czołgu mieć. I co jeszcze? No, ulepszony system naprowadzania, bo tutaj te 2-4 czas szybkość celowania można sobie trochę zmniejszyć w tym momencie. Te trzy moduły byłyby na pewno dobre. No a tutaj to wiadomo, no, w tych wszystkich umiejętnościach, no to wiadomo, że pierwsze co to szósty zmysł i tak dalej. To już potem kto co woli. Także no, tak by to wyglądało. Dobra, no. No widzimy, czyli tak, podsumowanie. Jeśli gramy AMX M12T, to gramy z ukrycia. Jak ninja. Gdzieś tam wyskakujemy, ładujemy 6 pocisków przeciwnika i uciekamy, chowamy się na następne 20 sekund, żeby się przeładować. Na pewno nie idziemy do boju w pełnym ogniu, bo zginiemy w ciągu pół sekundy. Jeśli znowuż przeciwnik gra AMX M12T, to my na pewno w większości przypadków będziemy na wyższym tierze od niego i po prostu przy tym pancerzu tego AMX-a, no to praktycznie no on dla nas nie stanowi zagrożenia, chyba że nas dopadnie i nas na przykład zacznie objeżdżać. No to już sobie nie poradzimy z nim. Także tak by to wyglądało. Jeśli gramy, to gramy z partyzanta, a jeśli gramy przeciwko AMX-owi, to walimy w niego jak wlezie i uważamy, żeby nas nie objechało. Okej, dobra, no tyle. Nie wiem, czy mi się ten filmik akurat udał, bo mnie troszkę tu telefony rozpraszały. Nie wiem, czy udało mi się wszystko powiedzieć, ale okej, wrzucam go na kanał i piszcie dalej. To znaczy tak, jeszcze powiem tak, że następny w kolejności będzie T-37 i tak dalej polecimy z tymi wszystkimi czołgami codziennie jeden. Okej, na razie, cześć.